bardzo serdecznie, z tej strony Kael Gaśkiewicz, witam oczywiście w kolejnych poradach ogrodniczych, oczywiście Kaela. Dzisiaj krótka porada na temat piwoni i drzewiastej, czy warto ją obcinać. Jak tu więcej widzimy, jednak warto obcinać, także jeżeli oczywiście obetniecie piwoni drzewiastą mniej więcej we wrześniu, pod koniec września, coś takiego, czy koniec października, mniej więcej we wiosnę, początek marca, początek kwietnia, wyjdzie wam coś takiego, jak to mniej więcej, powiedzmy początek marca, wyjdzie coś takiego i później będzie kwitła, będzie miała więcej pompów w środku, będzie mogło wszystko, także myślę, że cięcie piwoni drzewiastej jest bardzo dobry pomysł, żeby rozkrzewić, rozgałęźnić piwonię drzewiastą, tak? Oczywiście to jest piwonia drzewiasta, także tyle, jeżeli chodzi o piwonię drzewiastą. Oczywiście zapraszam na kolejny materiał ogrodniczy, bo będę się pojawiać co drugi dzień, gdzieś taki niestety krótki materiał, bo na szybko jestem na działce, niestety nie mogę za wiele niestety być. Tak, tak, to jest oczywiście piwonia drzewiasta, tak ona się pięknie prezentuje, to oczywiście widzimy, że wypuszcza nowe pędy i tak dalej. A widzimy, tu mamy zgłębienia panowie, może wszystko. Nie wiem, tu mamy też drugą piwonię. Więc zobaczcie w tej stronie, no to tutaj. I tu widzimy, że to samo jest co. Praktycznie jest to samo co to. Także jeśli oczywiście przytniecie piwonię drzewiastą koniec września, początek października, to początek marca możecie spodziewać właśnie taki efekt, o którym więcej widzimy piwoni drzewiastej. I możecie być pewni, że wam krzak będzie taki, ale będzie o wiele większy niż nowa sadzonka piwoni. Także warto przemyśleć i obciąć tą piwonię na jesień. Teraz dobrze, oczywiście to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Także dziękuję wam za uwagę. No i oczywiście do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych Kaela. No i oczywiście dziękuję za uwagę. No i oczywiście pozdrawiam.